jesteście czerwoni pająki. Do wojny wasza szefowa namówiła. Niemcy, żeby na nas napadli. No to wasze sądy, to wiesz co, olać mogę. No to, ty kurwa śmieciu ty. A jak sądzie by, to? Byście się kurwa wstydzili by. Zobacz gdzie jestem, ty kurwa frajerze, widzisz? Frajerem to ty zrób. Widzisz? Co widzisz? Zrób se ty. Co to jest? No zaraz zobaczymy. To jest? Czerwona legitymacja. Czerwony z pająku. Dobra, dobra. Ale co zrobiła blaćta garderowa? No? Jak podchodzi? Kto? Kto? Blać! Blać, dobrze. No. Blać! Możesz się nagrywać, no. Konfidentka z rzeczni narodu polskiego. Pani profesor Gerzdorf? Jaka to pani profesor? Mogę ją olać. Możecie wiesz. A olać możesz, tylko że to kosztuje. Będziesz lał, będzie cię kosztowało. Będzie cię kosztowało. No zobaczysz, no. Barany jesteście, no. Tak jest. Barany jesteście. Jesteśmy barany. Tak, tak jest. Nagrywaj sobie. Tak jest. I będziesz widział. Poznasz się, zobaczysz. No na dużo to konfidencie jest, tak? Ty jesteście konfidentami. Ty wiesz co ty mówisz, syn? Powiedział ten z Dąbrowy. Ty to jebana, kurwa. Dobrze mówisz. Ja smatą jestem pierdoloną, ty? Ty kurwa konfidencie, donosie jebany, kurwa. Dobrze mówisz, to jest... Rozumek ci z... Konfidenci! Konfidenci! Rec z komuną! Ty to konfidencie, kurwa. Ty głupi, nie kurdupę, to by ci się cię ruchali w dupę. Te kurwa czarnuchy, co by tu przyjechali. Poczekaj, by cię ruchali w dupę. Poczekaj, ciebie by tam ruchali. No, byś tam bym ruchani bo wy lubicie. Proszę? Kiedy rzecz się wydarzyła? 20 sierpnia około godziny 19 wieczorem. I co? Przy placu na placu wolności, właściwie już na placu wolności po przejściu przejścia dla pieszych. I co tam robiliście? No byliśmy zrobić sobie zdjęcie z Tadeuszem Kościuszką. Mieliśmy na wieszaku takim specjalnie zmontowanym koszulkę z napisem Konstytucja i budzimy społeczeństwo chcąc pokazać, że coś takiego jak Konstytucja istnieje, żeby niektórzy się przebudzili i zobaczyli, że to jest największy, najwyższy dokument kraju, prawda? Niektórzy jeszcze o tym nie wiedzą w ogóle, co to jest Konstytucja. No i my chodzimy, po prostu ludzi budzimy, pomagamy im się odnaleźć i zobaczyć, żeby zobaczyli. Jak zaczęła się ta historia z tymi ludźmi, którzy zaczęli was wyzywać i panią profesor Gerzdorf? Przechodziliśmy przez przejście dla pieszych, jedyne na Placu Wolności, które jest. Przeszliśmy, kończąc już naszą ścieżkę do placu, do placu przed pomnikiem, no, doszedł do nas taki młodzian, płyknięty był wyraźnie, bo widać, że był pod wpływem alkoholu. Czuć było od niego alkohol? Tak było czuć i po prostu zachowywał się tak, że jak po prostu pod wpływem. No i zaczął nam ubliżać i w tym momencie zacząłem nagrywać, ponieważ Jurek stwierdził, że to się nie skończy takim spokojem, że sobie pójdzie. No i ja zacząłem to nagrywać, a Jurek zadzwonił po policję. Zadzwonił po policję, no i w trakcie żeśmy próbowaliśmy. I wtedy dołączył ten drugi. I wtedy dołączył ten starszy, ten drugi. A co się działo po tej scenie, kiedy on odszedł? Jak odszedł, podszedł inny mężczyzna, taki już spokojniejszy, no i zaczęła się dyskusja na temat przemian, jakie nastąpiły w kraju po 89, co się działo, ale to była spokojna rozmowa z innym człowiekiem, której po prostu nie nagrywałem, bo to było takie wymiana zdań w miarę spokojna i rozmawiała Beata, rozmawiała. I potem przyjechała policja, tak? To znaczy policja przyjechała, przyjechała policja, no i w momencie, kiedy wjechała policja, ten młody zaczął uciekać. Policjant ruszył za nim, złapał go, zaprowadził go do samochodu, wsadzili go do środka, natomiast taksówkarz wsiadł i uciekł. I jego nie było. No ja poszedłem później, policjant odwodził mnie co prawda od tego, żebym złożył doniesienie do prokuratora, na policję złożył, ale ja po prostu powiedziałem, że to trzeba, bo ja chcę spokojnie po ulicy chodzić. Nie dlatego, że mam koszulkę, noszę z napisem Konstytucja, a nawet jak to, że chodzę z tym, to nie znaczy, że każdy... nie będę się wyrażał, podejdzie i będzie mnie ubliżał, czy będzie chciał się bić. No,
prawdopodobnie bym miał gaz, bo już taki ale, były momenty. Ale tobie nie chodziło o znieważenie ciebie, tylko chodziło o znieważenie profesor Gerdy. Raz, że jest... nas wyzwało, nas od konfidentów, co się z tym, no niestety, no nie miałem żadnego takiego kontaktu ani z no tak, z ale nikim. To jest powód do wszczęcia sprawy z powództwa cywilnego, nie? Tak, to jest tak. Znieważenie osoby. Natomiast czym innym jest natomiast znieważenie to jest obrażenie tak jak konstytucyjnego. No właśnie, najwyższy organ konstytucyjny, znaczy nie jest, no, jest Sejm, prawda? Natomiast Sąd Najwyższy, tak? Tutaj pierwsza prezes Sądu Najwyższego i nazwanie jej, co prawda po rosyjsku, bo to jest rosyjski zwrot, ale wszyscy wiedzą, co on oznacza, prawda? I to uważam, że to jest dla mnie, no, mnie poniżyło też, a jednocześnie jest to, no... Rzecz, która nie powinna być tym bardziej w ustach. No tak, ale zawiadomienie o przestępstwie, jakie złożyłeś na policji, dotyczyło profesor Gerzdorf czy ciebie? To były dwa wątki. Jeden wątek to był ten, który ja mówiłem na temat, na nasz temat i na policji też powiedziałem, że jest również drugi temat, drugi wątek tej całej sprawy, to jest wypowiedź tego taksówkarza, bo nie powiem pana, bo to nie zasługuje na to, w stosunku do pierwszej prezes Sądu Najwyższego, prawda? Jasne. No i po ilu dniach od wydarzenia W ubiegły piątek to był, 20 to się stało, w ubiegły piątek to był 10, po 20 dniach otrzymałem, po około 3 tygodniach otrzymałem odpowiedź, że prokurator nie widzi powodu do wszczęcia z urzędu postępowania, natomiast mogę wystąpić na drodze cywilnej. Zamierzasz to zrobić? Zamierzam. No jeszcze się zastanawiamy, ale prawdopodobnie to zrobimy, ponieważ nie można im pozwalać na to. Bo to jest, teraz on to zrobi, nic mu się nie stanie, bo oni mi mogli, tak jak jest na filmie, prawda? A później następnego zaczepi. My się mogliśmy obronić, Jerzy i tam dziewczyny. Natomiast dziewczyny też same chodzą. I teraz będzie taka grupka, która się, no to są, uważam, że bojówki pisiorskie, którzy już czują się ważni, przyzwolenie władz, choćby Kaczyńskiego, który właściwie słowa tego młodego to są słowami Kaczyńskiego. Przecież on nas tak nazywał, prawda? Ten pan taksówkarz, on się posługuje nacją. Co to jest za legitymacja? Ten pan nam w pewnym momencie pokazał, wyciągnął, wyjął z kieszeni legitymację i no, w odpowiednim epitetami w stosunku do nas pokazał, kim on jest. No i okazało się, że jest to asystent posła PiS pani Alicji Kaczorowskiej. Także no, kogo mają w swoim środowisku, kto jest ich przedstawicielami, no to bardzo ładny obrazek. Asystent społeczny chyba nie jest wynagradzany. Tego to nie wiem, należałoby jego zapytać, ale jest to asystent, co prawda społeczny, ale legitymacja wystawiona, dokument wystawiony przez biuro poselskie posła Rzeczypospolitej pani Alicji Kaczorowskiej. Dobra, no dziękuję.